Dobry wieczór, Stowarzyszenie Przebudzeni Konsumenci, Miłosz Guzikowski. Dzisiaj, jakby to powiedzieć, święta się zbliżają. Okres zakupów świątecznych, dużo, każdy kupuje więcej jedzenia niż zwykle, będą goście i tak dalej. Generalnie stowarzyszenie nie śpi, zbadamy dzisiaj mięsko. Tutaj od lewej mamy, to jest szynka importowana z Holandii, dostępna w sklepie w Krośniewicach, także jakby nie było, można kupić szynki generalnie od polskiego rolnika, z jakiejś polskiej hodowli, to mamy sprzedawaną szynkę hiszpańską. Dobra. Tutaj widzimy tego pampersa tak zwanego, on jest po to, żeby wchłaniać to, o czym mięso zostało nastrzyknięte, te nadmiary. Tego nie chcę się przez to przebić. Mierzymy. No. 682. Czerwone jak nos Mikołaja. Zapukanie. Sondy. Przecieramy czujnik. Tutaj mam teraz, to jest karkóweczka. Karkóweczka jest z Hiszpanii, a tam to było z Holandii, to pierwsze badane mięsko. Coś tu chyba się... A nie, błędny wynik, bo nie wbiło się dobrze w mięso. Gdzieś może tu jakąś... Wciągnęło folię do środka. Wynik był zafałszowany. Jeszcze raz przetrzemy końcówkę. Kalibracja. Teraz będzie wynik dobry. Sonda siedzi w mięsku. $525. Także odczyt czerwony jak nos świętego Mikołaja. Teraz mamy niemiecki schabik. Cichutko. Teraz dziurka. Wbita sonda w niemiecki schabik. 652. Teraz mamy polędwiczki z kurczaka. Trzeba jeszcze to wykasować. Kalibracja. $559. Na każdym z tych produktów nie ma żadnej wzmianki na temat tego, aby te mięsa były w jakikolwiek sposób konserwowane chemicznie. Więc ja się zapytam, niech każdy sobie sam udzieli na to odpowiedzi, czym ta świnia była karmiona, jeżeli takie parametry miernik pokazuje. W ogóle generalnie to nie wygląda nawet apetycznie po tym mięsie. Tak patrząc na nie, to
taka galareta, to mięso porównując takie zakupione od z ubojni gdzieś okolicznej, czy to mazew, czy powiedzmy, czy to przedecz, zupełnie inaczej wygląda, to jest takie zwięzłe, a tutaj jest taka galareta dosłownie, ale no to taka jest różnica. Zwykle świnia w Polsce rośnie około 6 miesięcy, a z tego co wiem, taki tucz nakładczy z zagranicy, tak jak tutaj mamy kolejno Niemcy, karkóweczka z Hiszpanii, nie, tu jest Holandia, szynka z Holandii, karkóweczka z Hiszpanii i tutaj mamy schabik z Niemiec. No to są tucz nakładczy, fermy, jednym słowem. Także świnia jest pędzona ile się da, a później to wszystko spożywamy. Tak to wygląda. Także trzeba się zastanowić, gdzie się robi zakupy, czy lepiej kupić mięso pochodzenia polskiego, czy rzeczywiście tańsze, no po którym możemy mieć problemy zdrowotne. Także apel do wszystkich, proszę o udostępnianie. Generalnie zastanówcie się także nad tym, gdzie kupujecie mięso i wszystkie inne produkty. I polecam kupować polskie, tak po prostu. Wesołych świąt dla wszystkich. Stowarzyszenie Przebudzeni Konsumenci.